Rastası. Na razie zero widzów. Proszę, wyłączyłem sobie kamerkę, ale zawsze mogę włączyć kamerkę, będę miał wtedy więcej widzów. Nie, na pewno nie. Co ma? Co za, widzisz. Halo, halo. Na razie jedna osoba się pojawiła, więc może poczekamy na więcej osób. Nie, ja jestem jedną osobą, bo sobie włączyłem na YouTubie. Whisky. Myślę, że to whisky.
Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że możemy jeszcze poczekać chwilkę, może przyjdzie więcej osób. Myślę, że tak jeszcze z 5 minut i możemy zaczynać. W razie pytań oczywiście już służę pomocą. Jeżeli się pojawi jakiekolwiek pytanie, to bardzo proszę dać je na czacie. Dwie minutki sobie rozpoczniemy. No to powolutku możemy zaczynać. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Dzisiaj przez, myślę, 45 minut będziemy sobie rozmawiać na temat projektu AFAS. Powiedz to, który miał właśnie na celu tworzenie dostępnych dla wszystkich platformy rehabilitacyjnej dla osób z afazją. Na początku kilka slajdów mówiących o tym, dlaczego w ogóle tą tematyką się zajęliśmy jako grupa inżynierów z Gliwic, jak w ogóle pojawił się pomysł na tego rodzaju program oraz w jakie kroki trzeba było podjąć, żeby stworzyć narzędzie, które teraz jest w 100% za darmo dostępne dla każdego, który będzie potrzebował tego rodzaju pomocy, rehabilitacji. Na początku króciutko, dlaczego grupa inżynierów z Gliwic zainteresowała się tematem afazji. Wszystko zaczęło się od wypadku mamy jednego z twórców, który właśnie z
spotkał się po raz pierwszy z pojęciem afazji. Mama trafiła do szpitala, po powrocie na wypisie była jedna diagnoza, afazja. Było to dosyć tajemnicze słowo, które kompletnie nic dla mnie wtedy nie znaczyło, więc zaczęliśmy szukać, analizować wspólnie z rodziną, w jaki sposób można mamie pomóc. Po pewnym czasie, jak już zbudowaliśmy sobie jakąkolwiek wiedzę na temat afazji, okazało się, że najlepiej byłoby, żeby było narzędzie, najlepiej komputer, który będzie wspomagać, wspierać powtarzanie wyrazów, które mama próbuje sobie wypowiadać, żeby ktoś cały czas mógł z nią cały czas ćwiczyć. To było oczywiście takie pierwsze spojrzenie na problem, ponieważ po analizie przypadku mojej mamy właśnie okazało się, że najlepiej byłoby, żeby było coś, co będzie wymuszało powtarzanie wyrazów. Właśnie to przyświecało na stworzenie jakby takiego pierwszego prototypu narzędzia wspólnie właśnie z Zuzą Miodońską oraz Krzysztofem Rozowskim na studiach. Wtedy byliśmy na pierwszym roku. Doszliśmy do wniosku, że będzie można zbudować taką prościutką aplikację, która będzie wymuszała powtarzanie wyrazów dla osoby, która właśnie będzie miała problemy z ich artykulacją. I to był jakby taki pierwszy element, od którego w ogóle zaczęliśmy przygodę właśnie z budowaniem naszego narzędzia. Po pewnym czasie okazało się jednak, że afazja jest strasznie szerokim pojęciem, wiąże się z wieloma różnorodnymi elementami, które trzeba się zapoznać, żeby dobrze poddać terapii daną osobę. W tym właśnie pomogła nam dr Szalińska-Otorowska, logopeda z Gliwic, który właśnie wsparł nas swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i powiedział, że jeżeli aplikacja będzie tylko i wyłącznie wymuszać powtarzanie, to nie jest to, to nie jest tylko to, ponieważ jakby mnóstwo różnorodnych funkcji językowych może zostać zaburzone przez udar, przez jakiekolwiek inne uszkodzenie mózgu, którym efektem jest afazja, że nie możemy bazować tylko i wyłącznie na artykulacji. Więc pojawił się pomysł, że warto byłoby rozbudować tą aplikację w taki sposób, żeby aplikacja spełniała dawała jak najwięcej pacjentom. Przy czym tutaj na razie taki bardzo duży wstęp był, natomiast jakby od początku, czym w ogóle jest afazja? Tutaj przytoczyłem sobie definicję afazji, czyli afazja to spowodowane uszkodzenie odpowiednich struktur mózgowych, częściowe lub całkowite zaburzenie mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynność. Innymi słowy, budzimy się rano, próbujemy nazwać rzeczy, które nas otaczają, wypowiedzieć jakiekolwiek słowa, powiedzieć do swoich najbliższych kocham cię, czy nawet spróbować ich nazwać, powiedzieć im po imieniu. No i pojawia się problem, że nie umiemy tego zrobić. Wiemy, że coś jest nie tak, wiemy, że coś się dzieje, ale nie umiemy tego w ogóle nazwać. Podobnie zaczynamy mówić, myślimy, że mówimy wszystko dobrze, a nikt nas nie rozumie. Właśnie tak się czują osoby z afazją, czyli właśnie z utratą zdolności komunikacji, rozumienia mowy na wskutek różnorodnych przyczyn. Tutaj na slajdzie zostały wypisane kilka właśnie takich przyczyn. Choroby naczyniowe mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, guzy mózgu, choroby wyrodzeniowe, mózgu zatrucia. Przez to, że tempo życia nas wszystkich jest coraz szybsze, coraz częściej mamy problem z nadciśnieniem, z cukrzycą, to jakby udary i wszelakiego inne objawy tego rodzaju trybu życia mogą skończyć się właśnie afazją. Tutaj właśnie warto wspomnieć o tym, że ważne jest to, by umieć rozpoznać na przykład udar, jeżeli się pojawi. W jaki sposób poznać osobę, która walczy właśnie z udarem? Jest mnóstwo ciekawych poradników w sieci, gdzie właśnie są proste, bardzo proste do zauważenia elementy, które pozwolą powiedzieć, że tak, to jest udar, że trzeba zareagować, trzeba jak najszybciej wezwać pogotowie, gdzie lekarze będą mogli podać jak najszybciej substancje czy leki, które umożliwią właśnie ograniczenie spustoszenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za mowę na skutek udaru. W naszej aplikacji
albo inaczej, w naszym całym jakby projekcie wykorzystaliśmy podział afazji na takie trzy najczęściej używane, najpopularniejsze. Jest to afazja motoryczna, sensoryczna i mieszana. Afazja motoryczna to jest taka afazja, gdzie pacjent ma problemy z artykulacją. Wszystko rozumie, co się do niego mówi, jest możliwość nawiązania z nim komunikacji niewerbalnej, natomiast jest problem z artykułowaniem jakichkolwiek najprostszych słów. Ta osoba właśnie głównie potrzebuje pracy nad usprawnieniem narządów artykulacyjnych, by była w stanie ponownie umieć zrealizować problematyczne polskie głoski. Kolejny typ afazji, afazja sensoryczna, to afazja, która objawia się ograniczonym rozumieniem, a nawet brakiem rozumienia otaczającego świata, bodźców, które trafiają do danej osoby. Osoba afazją sensoryczną może do nas mówić, ale nie wie, co mówi. Możemy my do niej mówić, ale i tak nas nie zrozumie, nie będzie wiedzieć, o czym mówimy. No i ostatni element, ostatni rodzaj afazji, z jakim się można spotkać, to afazja mieszana. Taka najpopularniejsza, ponieważ zawsze, jeżeli pojawia się jakiś problem, czy udar, czy choroby naczyniowe mózgu, to najczęściej jest właśnie afazja mieszana na rozpoznaniu, czyli w jakim stopniu połączone objawy motorycznej oraz sensorycznej afazji. To zawsze jest, zawsze pojawia się właśnie taki ogólny objaw, ogólna diagnoza, afazja mieszana, natomiast po pewnym czasie jedna z tych zaburzeń, z tego grona zaburzeń zaczyna dominować i wtedy się przekształca to albo w afazję motoryczną, albo w sensoryczną. Wszystko zależy od pacjenta i tutaj też będę później powtarzać, że najważniejszy właśnie jest pacjent, nie można zaklasyfikować danego pacjenta do jednej konkretnej grupy, na przykład afazja mieszana i masz konkretny zestaw ćwiczeń, który masz robić, bo on jest przygotowany do afazji mieszanej. No to jest niestety prawda, ponieważ każdy pacjent jest inny i trzeba do każdego pacjenta podejść w troszkę inny sposób. Na kolejnym slajdzie został przedstawiony taki ogólny schemat terapii logopedycznej, jaki jest właśnie do tej pory stosowany. Jest to, przepraszam na chwilkę. Dziękuję serdecznie. Na tym slajdzie mamy przedstawione właśnie standardowe podejście do terapii. Jak pacjent rozpoczyna terapię, to pierwszy element, spotkanie się z logopedą, określenie, z jakim zaburzeniem ma się do czynienia, jaki poziom afazji jest u danego pacjenta jakby do określenia. I rozpoczynamy terapię, czyli logopeda przeprowadza pewne ćwiczenia z pacjentem i najczęściej zostają zadane jakieś zadania domowe dla pacjenta oraz dla opiekuna. Często jest tak, że pacjent sam sobie nie będzie mógł poradzić z ćwiczeniami, a warto pamiętać o tym, że trzeba ćwiczyć, trzeba regularnie ćwiczyć, cały czas mieć jakby taką ostoję, na przykład w opiekunie, który będzie wspierać w tej trudnej drodze do odzyskania wszystkich utraconych funkcji językowych. Po pewnym czasie pacjent pracuje w domu, wraca do logopedy, logopeda weryfikuje to, co się udało zrobić, sprawdza, czy dane zadania zostały wykonane, jak bardzo zostały jakby zapamiętane ćwiczenia, które były wykonywane w domu, no i rozpoczyna albo od powtórzenia wszystkiego, co było w czasie domowych zadań wykonania, albo przechodzi do kolejnego etapu rehabilitacji, jaki sobie zaplanował. Natomiast bardzo często jest tak, że niestety, ale nie ma czasu dla pacjenta w domu. Opiekunowie często mają mało czasu, ograniczony czas, też mają problemy, żeby właśnie posiedzieć z pacjentem regularnie o określonych godzinach, by poćwiczyć z nim pewne zadania, które zostały zadane.
To też tak samo było w moim przypadku, że właśnie mama dostawała pewne zadania, ale niestety nie było kiedy z nią wykonywać tych zadań. I najczęściej kończyło się to tak, że dzień przed wizytą trzeba było zrobić wszystkie zadania, by logopeda widział, że właśnie zostały wykonane. Tak jak w szkole, prawda, tylko z dnia na dzień. No ale niestety w rehabilitacji afazji najważniejsza jest systematyczność i powtarzanie. Nie można zrobić wszystkiego w jeden dzień, ponieważ jednego dnia pacjent będzie mógł potrafić wypowiadać wszystkie słowa, czy rozumieć wszystko to, co przed chwilą ćwiczył, natomiast następnego dnia już może tego kompletnie nie pamięta. No i teraz się pojawia pytanie, no trzeba byłoby w jakiś sposób zapewnić tą systematyczność pracy. I dlatego też pojawia się znak zapytania, czy można byłoby w tym schemacie w jakikolwiek sposób wrzucić aplikację, wrzucić coś pomocnego w terapii, by zapewnić tą systematyczną pracę. Tutaj podsumowując jeszcze, jakie problemy oprócz tego braku czasu opiekunów można napotkać w czasie rehabilitacji. Niewystarczająca liczba poradni oraz ośrodków rehabilitacyjnych. Niestety, ale nie jest zbyt wiele specjalistów zajmujących się tego rodzaju zaburzeniem. Jest ograniczona liczba placówek, gdzie można znaleźć pomoc. Jeżeli już jest, to jest daleko, w małych miastach, małych miejscowościach. Niestety nie ma osób zajmujących się tego rodzaju problemami, więc trzeba właśnie szukać dalej. Więc tutaj wchodzi też odległość, dojazd do pacjenta. No i oczywiście, co idzie za tym, to również koszta. Długi okres pomiędzy wypisem ze szpitala a rozpoczęciem rehabilitacji, ponieważ no, często jest tak, że po wyjściu ze szpitala pacjent musi radzić sobie sam, więc też próbuje na własną rękę w jakikolwiek sposób zapanować nad terapią, czy opiekun nad terapią swojego podopiecznego, by w jakikolwiek sposób wpłynąć na tą rehabilitację, żeby jak najszybciej rozpoczęła się tego rodzaju rehabilitacja. Ponieważ tutaj bardzo istotne jest to, że od razu po wyjściu ze szpitala warto od razu rozpocząć pracę, ponieważ im później rozpocznie się rehabilitację, tym trudniej odbudować to, co się utraciło wskutek udaru albo inną drogę uszkodzenia. Długi czas pomiędzy wizytami u logopedy, wysoki koszt opieki prywatnej. No tutaj niestety znowu powrót do kosztów, dojazd, czas, jak często można spotykać się z logopedą. No najlepiej byłoby kilka razy w tygodniu, a niestety kończy się tak, że godzina co 3 tygodnie, co 2 tygodnie pacjentowi musi wystarczyć, ponieważ albo nie ma pieniędzy, albo jest ograniczony dostęp do logopedy, albo logopeda jest zbyt zajętą osobą, ponieważ ma więcej przypadków, bo jest jedynym specjalistą w okolicy. No tutaj dużo jest właśnie ograniczeń, jeżeli chodzi właśnie o dostęp do tego rodzaju specjalistów. No i oczywiście też jest problem z finansowaniem tego rodzaju rehabilitacji. Więc na podstawie tych wszystkich problemów, doświadczenia przykrego, no niestety, ale rodzinnego, postanowiliśmy zbudować wizję aplikacji, która powinna wesprzeć osoby, które właśnie mają problem z ograniczeniem dostępu do logopedów. No i tutaj pojawił się, ponieważ grupa studentów miałaby bardzo duży problem, żeby zdobyć dofinansowanie na realizację swojego projektu, to tutaj z wielką pomocą przybył Technopark Gliwicki, który pomógł nam ograniczyć wizję, określić wizję wspólnie z logopedami. Razem z Fundacją Salus Publica i Uniwersytetem Jagiellońskim stworzyć zarys projektu badawczego, a potem finalną wersję tego projektu, którą właśnie już 2-3 lata temu została wysłana do konkursu Innowacje Społeczne, który organizowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. No i właśnie udało się wygrać ten konkurs, dostać dofinansowanie, by móc stworzyć tego rodzaju formę rehabilitacyjną dla osób, które właśnie zmagają się z problemem. W czasie pisania wniosku warto było rozbudować całą wiedzę, tak zwaną domenową, czyli tą tematyczną, którą się zajmujemy, więc też organizowaliśmy warsztaty ze śląskimi logopedami, które stanowili naprawdę bardzo
bogate źródło informacji co do terapii, co do wizji aplikacji, co do wszystkich rzeczy, które nie mieliśmy zielonego pojęcia, a właśnie logopedzi pozwoli nam właśnie ograniczyć tą całą wizję, pokazać, co jest ważne, co jest istotne dla pacjenta, na czym musimy się skupić, żeby aplikacja, którą chcemy stworzyć, miała jak najwięcej sensu. Badania ankietowe przeprowadziliśmy również, by dowiedzieć się w ogóle, czy problem afazji jest w ogóle znany. Czy ludzie wiedzą, czym jest afazja, jak rozpoznać udar, czy w ogóle mieli do czynienia z osobą z afazją, czy wiedzą, w jaki sposób objawia się tego rodzaju zaburzenie. To wszystko właśnie pozwoliło nam te wszystkie pytania, które sobie postawiliśmy, udało się odpowiedzieć przy pomocy właśnie badań ankietowych i okazało się, że niestety, ale tematyka afazji jest tajemnicą dla wielu, wielu ludzi i niestety, ale robi się coraz popularniejsza, więc tutaj też warto pamiętać o tym, by uświadamiać coraz, jeżeli jest szansa, to uświadamiać ludzi o tym, czym jest afazja, jak z nią walczyć i w ogóle jak rozpoznać ten udar, o którym była mowa na początku, ponieważ właśnie wszystko zaczyna się od udaru i jakichś innych uszkodzeń mózgu, a później dopiero pojawi się afazja. Również prowadziliśmy rozmowy z samymi afatykami, z opiekunami osób z afazją, żeby dowiedzieć się, jak wygląda ich życie, jak wygląda ich codzienna praca, co warto byłoby, w jaki sposób można byłoby im pomóc w tym codziennym życiu i w codziennej walce z tym zaburzeniem. Kolejną rzeczą, którą dokonaliśmy, była analiza dostępnych rozwiązań, które można było spotkać w internecie i z których korzystali logopedzi, co też nam pozwoliło pokazać plusy wielu aplikacji, no i również te minusy, które niestety, ale w wielu aplikacjach można znaleźć. To wszystko, te wszystkie źródła danych pozwoliły nam odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań, czyli czym powinien się charakteryzować program, jak powinien wyglądać, jakie powinien mieć funkcje oraz jakie ćwiczenia powinny się dalej, żeby przełożyć się na największą skuteczność terapii. I tutaj na tym slajdzie zostało przedstawione 5 cech aplikacji, które właśnie zostały przez nas, mam nadzieję, spełnione. Tutaj pokrótce sobie pozwolę omówić poszczególne cechy aplikacji, zaczynając od dostępności. Dostępność, czyli w jaki sposób mogę używać aplikacji. Aplikacja z założenia od samego początku jest w 100% darmowym rozwiązaniem i oczywiście takim rozwiązaniem pozostanie, ponieważ ważne było to, żeby dostarczyć narzędzie, które będzie można używać zawsze, wszędzie i nie dbać o to, czy mamy pieniądze na zakup abonamentu, czy musimy dbać o to, żeby ją kupić jednorazowo i tak dalej. Tutaj stawialiśmy na bezpłatność rozwiązania. Brak konieczności instalacji. Tutaj również bardzo istotna rzecz, ponieważ najczęściej są problemy z tym, żeby zainstalować jakąś aplikację w gabinecie logopedycznym, na komputerze prywatnym i tak dalej. Trzeba też pamiętać o tym, że taka aplikacja wymaga aktualizacji, po jakimś czasie pojawiają się jakieś łatki do tego rodzaju aplikacji, więc też staraliśmy się zapewnić automatyczność aktualizacji oprogramowania. No więc to jakby nasunęło rozwiązanie, czyli najlepiej byłoby stworzyć aplikację, która będzie dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Czyli nieważne, czy mam laptopa, tablet, telefon, nieważne z jakiej przeglądarki internetowej korzystam, wystarczy, że wchodzę na adres afas.pl, no i powinna być aplikacja gotowa do użytku. Więc tutaj też właśnie na to stawialiśmy. Kolejnym elementem, który był dosyć istotny, było opracowanie oprawy graficznej aplikacji, by była dedykowana dla osób starszych, żeby nie była infantylna, żeby łatwo można było operować na tej aplikacji bez zapoznania się z jakąś grubą instrukcją. Ograniczenie niezbędnych elementów graficznych, czyli zmniejszenie wszystkich dodatkowych elementów, które nie są istotne w czasie rehabilitacji, które mogłyby wpływać na rozproszenie pacjenta. Prosty i przejrzysty interfejs, czyli jak najprościej
najprostsze przyciski, najprościej przedstawione informacje, co się stanie, jeżeli w ten przycisk zostanie wykonana jakaś akcja. Duże przyciski, duże czcionki, wielkie litery, brak elementów rozpraszających. Tutaj wszystkie te elementy właśnie wyszły z poziomu logopedów, którzy właśnie działając na różnorodnych aplikacjach, doszli do wniosku, że te właśnie aplikacje nie spełniają do końca tego rodzaju cech. A aplikacja dedykowana dla osoby starszej, osoby z problemami komunikacyjnymi, powinna właśnie być jak najprostsza w obsłudze. No i jeżeli pacjent jest na tyle, jest na tyle świadom, może z tego rodzaju aplikacji samodzielnie korzystać. Kolejnym elementem, równie istotnym, była możliwość personalizacji, czyli nie mamy gotowych szablonów dla danego typu afazji, które można wykorzystać. Jest możliwość jakby dostosowania terapii do pacjenta, ponieważ każdy pacjent jest inny, nie możemy wrzucać danego afatyka do jednego worka i każdy ma ten sam zestaw ćwiczeń na tym samym poziomie, z tą samą liczbą przykładów i tak dalej. Tutaj postawiliśmy na to, by była możliwość modyfikacji terapii, dostosowania poziomu, tempa, liczby odpowiedzi w danym ćwiczeniu, żeby jak najlepiej można było dopasować terapię do pacjenta, który będzie właśnie używać aplikacji. Kolejna rzecz, zawartość merytoryczna. Tutaj logopedzi stanęli na wysokości zadania, przygotowali kilkanaście zestawów ćwiczeń, które składały się z poszczególnych ćwiczeń, pozwalających właśnie na zapoznanie się z daną tematyką. Tutaj na tym slajdzie został wprowadzony jeszcze raz podział na trzy typy afazji, ponieważ jeżeli osoba nie będzie mogła spersonalizować sobie terapii, to zawsze będzie mogła wybrać jedną z trzech ścieżek, czy afazja motoryczna, czy sensoryczna, czy mieszana. Tutaj zostały również wypisane ćwiczenia, które można znaleźć w naszej aplikacji. Myślę, że w czasie przedstawienia aplikacji pokażę kilka wybranych. Każdy zestaw ćwiczeń składał się z faz. Fazy stanowią jakby autorski pomysł naszego zespołu logopedów, żeby jakby wprowadzić najpierw tematykę, którą będzie się zajmował pacjent, czyli faza pierwsza, nauka. Pokazujemy tylko i wyłącznie zawartość danego ćwiczenia, bez żadnej interakcji. Pacjent może się osłuchać z lektorem, który będzie przedstawiał kolejne wyrazy. Kolejno może zapoznać się z poszczególnymi obrazkami, z którymi za chwilę będzie musiał wykonać jakieś akcje. I to jest jakby tylko taka część prezentacyjna. Kolejna faza, powtarzanie. Tutaj już się pojawia element już interaktywny, ponieważ pacjent musi dokonać pewnych wyborów. Natomiast tu głównie chodzi o to, żeby powtarzał to, co przed chwilą było przedstawione w tej fazie nauki. Ostatnia faza, najtrudniejsza, o ograniczonej liczbie informacji, faza nazywania, gdzie właśnie pacjent musi samodzielnie już określić, do czego na przykład służy dany przedmiot. Czyli tutaj jakby największą trudność będzie sprawiały tego rodzaju ćwiczenia z tej fazy trzeciej. Kolejnym elementem właśnie były elementy polisensoryki, czyli wykorzystania wielu zmysłów w czasie terapii, czyli słuchu, wzroku, ale również dotyku oraz elementów motoryki. Słuch i wzrok, no to jest oczywiste, pacjent widzi, pacjent słyszy, motoryka, czyli wykorzystanie na przykład specjalnych AFA myszek, które pozwoliły właśnie na koordynację oko-ręka podczas wykonywania ćwiczeń oraz elementy związane właśnie z oddziaływaniem na uczuciach i na emocjach, czyli możliwość umieszczania w ćwiczeniach własnych zdjęć rodziny, by właśnie jak najwięcej elementów mózgu, obszarów mózgu aktywować w czasie terapii. Na przykład jeżeli mamy ćwiczenie, gdzie w tle leci muzyczka, którą bardzo dobrze znamy, albo zdjęcia, które dobrze kojarzymy, to jakby wpływa na postęp rehabilitacji, tempo terapii. Wracając do naszego właśnie schematu, gdzie terapia rozpoczynała się u pacjenta,
później była praca domowa, to my postanowiliśmy wrzucić dodatkowy bloczek, gdzie właśnie aplikacja zarządza tym zadaniem domowym. Dostarcza zadanie domowe, analizuje, kiedy kto robił to zadanie domowe, weryfikuje skuteczność. Logopeda w każdym momencie może zmodyfikować zadane zadania, sprawdzić, jak idzie danemu pacjentowi dane zadania, z czym idzie mu łatwiej, z czym idzie mu prościej, żeby móc jakby cały czas na bieżąco, poza gabinetem, mieć kontrolę nad terapią pacjenta. Tutaj również lekkie odciążenie o opiekuna, bo opiekun włącza aplikację, może oczywiście ćwiczyć razem z pacjentem, albo może zostawić pacjenta na jakiś czas na wykonanie danych ćwiczeń, po jakimś czasie wrócić, zobaczyć, jak wyglądają jego postępy i tak dalej. Kolejna rzecz, promocja i testy aplikacji. Aplikację próbowaliśmy przetestować na wielu użytkownikach, nie tylko osób walczących z afazją, ale również z osobami, które mieszkają w domach spokojnej starości, które walczą z innymi zaburzeniami neurodegeneracyjnymi. I właśnie tutaj też Dom Pomocy Społecznej Świętej Elżbiety w Rudzie Śląskiej był bardzo pomocny, ponieważ wprowadził nas do swoich murów. Tam mogliśmy właśnie wymieniać doświadczenia z tamtymi osobami zajmującymi się rehabilitacją oraz poznać pacjentów, którzy właśnie razem z nami mogli ćwiczyć wspólnie z aplikacją. Było to ciekawe doświadczenie, bo tam było wiele osób, które po raz pierwszy w ogóle dotykały komputera, więc komputer jakby to było coś nowego w ich codziennym życiu. Również testowaliśmy aplikację na tabletach, by właśnie ograniczyć problem z wykorzystaniem myszki, ponieważ myszka stanowiła duży problem często dla pacjentów. Były problemy właśnie z poruszaniem myszką oraz klikaniem, właśnie z powiązaniem tych dwóch czynności. Ale po jakimś czasie też i myszka nie stanowiła problemu. Każdy po jakimś czasie opanowywał umiejętność posługiwania się. Odwiedziliśmy prawie 300 gabinetów logopedycznych. Bardziej nawiązaliśmy kontakt z 300 gabinetami logopedycznymi, którzy właśnie wymieniali się z nami informacjami. Promowaliśmy naszą aplikację na różnorodnych targach, w szpitalach rehabilitacyjnych oraz neurologicznych oraz na różnych konferencjach logopedycznych, neurologopedycznych, by właśnie pokazać, że mamy nowe narzędzie, szukamy osób chętnych do współpracy oraz próbujemy dostarczyć, wypełnić tą lukę bezpłatnych narzędzi, które można wykorzystać w codziennej terapii. Ambasadorami naszej aplikacji są dwie osoby, pan Krzysztof Globisz walczący z afazją oraz pani Karolina Wiktor, pisarka. Pan Krzysztof Globisz, aktor, którego utrata zdolności mowy była czymś strasznym. Tak samo pisarka, pani Karolina Wiktor, która również straciła umiejętność przekazywania swoich myśli. Wspólnie z aplikacją ćwiczyli, wspierali nas, by powstało po prostu jak najlepsze narzędzie. Kolejna rzecz, również było troszkę głośno o nas w mediach, pojawialiśmy się w różnorodnych gazetach, w różnorodnych programach. Mamy również aktywny fanpage na Facebooku, gdzie zbieramy informacje, odpowiadamy na wszystkie pytania, które trafiają tam do nas, żeby do jak największej liczby osób trafiła nasza aplikacja. No i dzięki temu, tutaj niestety nie zaktualizowałem tego slajdu, natomiast chyba w marcu mieliśmy właśnie pierwszy milion wyświetleń naszej witryny, naszej strony. Liczby naprawdę robią wrażenie, ludzie ćwiczą codziennie, ktoś jest na naszej aplikacji, kto wykonuje ćwiczenia, więc jest to fajne dla nas twórców, którzy wiedzą, że naprawdę to, co zrobili, jest pomocne i komuś to naprawdę pomaga. Natomiast oczywiście dalej chcielibyśmy to rozwijać, dalej byśmy chcieli rozbudowywać to wszystko, by ta aplikacja mogła jak najdłużej, jak najlepiej służyć. Może nie jak najdłużej służyć danym pacjentom, ale najdłużej istnieć
istnieć w internecie i służyć jak najkrócej oczywiście pacjentom. Są to również pomysły na to, żeby podejść jeszcze raz do aplikacji, spróbować ją przemodyfikować, poprawić wszelakie problemy, które zostały właśnie do tej pory zlokalizowane, ale myślę, że to w najbliższym czasie wszystko się uda nam zrealizować. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszam oczywiście do kontaktu z naszą panią kierownik, mail pierwszy oraz oczywiście zapraszam na Facebooka, gdzie oczywiście każda wiadomość, którą dostaniemy, na pewno odpowiemy bardzo szybciutko, bo staramy się odpowiadać na bieżąco na wszystkie zapytania, które dotyczą aplikacji. Dziękuję serdecznie. To jest tyle, jeżeli chodzi właśnie o tą część teoretyczną. Teraz pozwolę sobie włączyć aplikację. Wystarczy wpisać afast.pl. Powinna się wtedy pojawić nasza witryna. Oczywiście standardowe informacje o kupisach oraz informacje o tym, że platforma jest darmowa i cały czas będzie darmowa. No i przed naszymi oczyma pojawia się panel główny. Teraz z aplikacji można korzystać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to bez zakładania kont, bez personalizacji, rozpoczynam terapię i od razu jakby najprościej wybieram sobie typ afazji, z którym walczy mój podopieczny, na przykład afazja mieszana. I tutaj pojawia się zestaw ćwiczeń, który właśnie jest dedykowany w danej kolejności do tego rodzaju zaburzenia. No i załóżmy, że wybieramy sobie na przykład cokolwiek przeciwieństwa. No i tutaj mamy ćwiczenie, które składa się właśnie z kilku faz. W tym przypadku mamy fazę nauki, fazę powtarzania oraz fazę rozumienia rozbitą na dwie, ponieważ jakby faza rozumienia w tym ćwiczeniu jest jakby bardziej rozbudowana. I teraz co mamy? Mamy możliwość nawigacji po ćwiczeniu, przechodzi do kolejnych etapów. Możemy przechodzić do kolejnych faz, jeżeli nie chcemy jakby zapoznawać się z tematyką danego ćwiczenia. Mamy możliwość zrezygnowania z danego ćwiczenia, ze sprawdzenia, jak w ogóle wygląda dane ćwiczenie, co tam trzeba robić. Możliwość tutaj nagrania próbki głosu, żeby jakby mieć jakby punkt odniesienia, jak na początku afatyk wypowiadał słowo zima, a jak teraz na przykład wypowiada. Możliwość zweryfikowania, co trzeba zrobić, jeżeli chodzi na przykład o wybór, to po kliknięciu mamy podpowiedź, co trzeba kliknąć oraz zresetowanie danego ćwiczenia, danego etapu ćwiczenia. No i teraz po kolei, jeżeli oczywiście słyszelibyśmy komunikat lektora, to byśmy wiedzieli, co trzeba zrobić. No i jakbyśmy to powtórzyli, możemy przejść dalej, zapoznajemy się, powtarzamy sobie, a później przechodzimy na przykład do weryfikacji. Teraz zimny jest nie ogień, a lód. No, bardzo dobrze, pojawia się tekst, można go odsłuchać, powtórzyć i przejść do kolejnych powtórzeń. Tego rodzaju ćwiczeń jest ponad 30. Na różnorodnym poziomie trudności, dedykowane na różne etapy. Tutaj mamy na przykład ćwiczenie związane właśnie z dniami tygodnia, czyli odbudowa właśnie tych takich prymarnych ciągów zautomatyzowanych, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, ponieważ grono afatyków umie powiedzieć to ciągiem, natomiast już na wyrywki pojawia się problem, ponieważ właśnie nie ma już tej ciągłości wypowiedzi. No i na przykład chcielibyśmy zweryfikować, czy ktoś wie, w jakiej kolejności te dni tygodnia powinny występować. Wszędzie oczywiście jest lektor, wszędzie, gdzie jest głośniczek, możemy usłyszeć lektora, który podpowie, co kryje się w danym miejscu. To jest jakby ten pierwszy element naszej platformy, czyli ta ogólna rehabilitacja. Klikamy i możemy rozpocząć. Kolejny element, czyli to druga ścieżka, to ścieżka logopedy. Czyli jesteśmy świadomi, jak powinna wyglądać terapia afazji i możemy sobie poddać modyfikacji te nasze domyślne ścieżki, żeby dostosować je do naszego podopiecznego. Załóżmy, że oczywiście rejestracja jest standardowa, więc tutaj tego nie będę pokazywał. Zaloguję się na mojego logopedę. Po zalogowaniu mam możliwość modyfikacji mojego konta oraz
przeglądania moich pacjentów. Po wejściu do moich pacjentów mam listę pacjentów. Mogę sobie podejrzeć, kiedy kto był ostatni raz logowany, kiedy był online. Mogę poddać modyfikacji profil, dorzucić pewne zdjęcia, podglądnąć zdjęcia do ćwiczeń, które zostały wrzucone z poziomu właśnie opiekuna czy pacjenta do danego ćwiczenia. Ale najważniejsze, najbardziej interesowne dla nas jest właśnie terapia. Po wejściu w terapię pojawia się panel logopedy, kolorowy panel, który przedstawia poszczególne ćwiczenia w naszej aplikacji. No i teraz my możemy sobie modyfikować kolejności tych ćwiczeń wewnątrz danego ćwiczenia. Możemy zmodyfikować fazy, czyli na przykład już nie chcę powtarzania, nie chcę nauki, chcę tylko rozumienie. Mogę podejrzeć sobie, mogę sobie podejrzeć wyniki danego ćwiczenia, żeby zobaczyć, jak wygląda skuteczność wykonywania danego ćwiczenia, kiedy była wykonywana dane ćwiczenie, ile czasu poświęcił nasz podopieczny na poszczególne fazy. Tutaj jakby na etapie tego pierwszego ekranu, gdzie mamy wszystkie ćwiczenia, mamy również taką informację, jakie ćwiczenia były robione, a jakie nie. Zielone ćwiczenia, pomarańczowe to są te, które były robione, które zielone szły bardzo dobrze, pomarańczowe szły tak średnio. Te wszystkie inne były ruszone, ale nie były sfinalizowane oraz te, które są nieaktywne, czyli szare. Z tego poziomu możemy właśnie modyfikować swoją terapię, modyfikować ćwiczenia, zmieniać kolejności, podglądać ogólne statystyki, szczegółowe statystyki. Na przykład wejdziemy sobie teraz na pory roku, wyniki i widzimy, że właśnie jak wyglądał czas trwania poszczególnych faz, jak długo pacjent spędził nad daną fazą czas, no i oczywiście poprawność, czyli jak mu szło dane ćwiczenie. Tutaj aplikacja, przepraszam. I teraz w momencie, gdy pacjent chciałby ćwiczyć z nami, no to wystarczy uruchomić, rozpocznij terapię, wtedy się rozpoczyna właśnie dana terapia i sobie możemy razem ćwiczyć z pacjentem. Natomiast to jest jakby panel logopedy. Natomiast logopeda powinien móc dorzucić własnych pacjentów, dodać pacjentów. Teraz jeżeli ja sobie postanowię dodać pacjenta, na przykład pan Paszek, muszę ustalić, jakie chciałbym mieć hasło dla mojego pacjenta, ponieważ pacjent może samodzielnie nie umieć się zarejestrować, a logopeda ma swoich pacjentów i on zakłada dla nich konto. Zaakceptujemy regulamin, konto. Tak. I teraz pojawia się tutaj bardzo istotne okienko, czyli dane pana Staszka, login pana Staszka, Staszek. Hasło jest jawnie pokazane, ponieważ to okienko jest do wydrukowania dla pacjenta, mogę sobie to pobrać. I panu Staszkowi właśnie wydrukować PDF-a, gdzie właśnie będą dane do konta, gdzie trzeba wejść, albo dla opiekuna, żeby mógł sobie po prostu z tym w domu spróbować podziałać. Wracamy do twoich pacjentów, mamy pana Staszka, wchodzę do terapii. Pierwszy element, wybranie, czym będziemy mieli do czynienia, jakby żeby nie przygotowywać wszystkiego od nowa, no ale teraz i tak trzeba będzie przygotować panu Staszkowi na przykład 3 pierwsze ćwiczenia z wszystkimi fazami. Zapisujemy. Zapisane, to teraz przelogujmy się do pana Staszka, czyli już logopeda kończy pracę. Pan Staszek tutaj się wylogowuje, no i loguje się danymi pana Staszka. Oczywiście musi się zapoznać jeszcze raz z regulaminem. Regulamin zaakceptowany, no i pojawia się moduł pacjenta, gdzie klikamy start.
No i właśnie są te trzy ćwiczenia dedykowane, wybrane przez logopedę. Logopeda równolegle może podglądać, modyfikować te ćwiczenia, podmieniać, natomiast tutaj na bieżąco pan Staszek będzie miał informację, że będzie miał jakieś konkretne ćwiczenia do wykonania. Dodatkową informacją, która się tutaj pojawia, to po skończeniu ćwiczenia jest szansa wykonania go jeszcze raz, odebrania nagrody, czyli powrotu i wybrania ćwiczeń, ale na przykład zagłosowania. To na przykład bardzo mi się podobało to ćwiczenie, chcę go więcej. Więc oceniłem sobie, no i teraz się przełączmy jeszcze raz na konto logopedy, żeby zobaczyć, czy się pojawiła zmiana. Pan Staszek był aktywny, bo jest zielone, dokładnie wiem kiedy. Oraz mamy informację, a że jemu to się spodobało. Nie udało mu się jeszcze tam nic zrobić, ale już mu się spodobało, ponieważ pojawiły się na przykład jakaś tam informacja. No i na tej zasadzie możemy uatrakcyjnić ten obszar pomiędzy wizytami dla pacjentów, żeby można było w jakikolwiek sposób właśnie kontrolować, jak często robią ćwiczenia, jak systematycznie i jak wygląda ich systematyczność, ale również jakby dać narzędzie, które pomoże osobom opiekującym się w jakikolwiek sposób ćwiczyć z pacjentem, ponieważ tutaj już są gotowe rzeczy, które wystarczy jakby wykorzystać w terapii. Tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Osoby, które były, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to AFAS, Facebook. Zapraszam na Facebooka, na AFAS. I tutaj powinniście Państwo znaleźć możliwość wysłania do nas informacji. No i oczywiście zapraszamy do kontaktu. Mam nadzieję, że nie za bardzo nudziłem Państwa. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jestem teraz na Skype'ie, więc na Skype'ie, na czacie. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie widzę za bardzo, żeby się cokolwiek pojawiło na czacie. Więc w takim razie raz jeszcze serdecznie dziękuję za obecność i do usłyszenia, do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia.